korzystamy z gościnności Szefa Kuchni. Otrzymaliśmy voucher w naszym hotelu odpocznia, abyśmy mogli spróbować tutejszych dań oferowanych w restauracji hotelowej. Ja właśnie próbuję rodzaj kapuśniaku, nazwany parzybroda, a Jola? Ja wybrałam chłodnik z karty. Także smacznego próbujemy chłodnik i parzybrodę. Naprawdę parzybroda, parzybrodę, bardzo smaczne, ciekawe, warte spróbowania. Chłodnik typowo letni, na upalne dni, dobrze przyprawiony. Idealne na wakacje. Polecamy. Polecamy. Kochani, wjechało drugie danie. Ja mam policzki w połowę. Wyglądają tak pięknie, wręcz epicko, że aż żali je jeść. Ale jakże to nie jeść, bo wszechkuchni się obrazi, więc bierzemy się za konsumowanie. Jak wiecie, je się również oczami, a nie tylko zmysłami smaku, ale no, muszę spróbować. Wow, coś ciekawego. Ale Jola, zobaczcie, co ona ma. Ja dostałam prezent. No, surprise. Proszę mnie uwierzyć. Jak to wygląda? Czegoś jeszcze nigdy nie sobie widziałam. Trzeba było obiad otworzyć. Pierwszy z pakunku. Niespodzianka. To jest ryba, tam powiem. Szkoda, że nie czujecie, jak to ładnie pachnie. Tak. To jest naprawdę wow. Wybrałam sobie sandacza z warzywami. Dla takich klimatów warto przyjeżdżać, bo właśnie żyjemy tymi smakami. Ja już czuję ten zapach. Tak, i te zapachy. Aż trochę zazdroszczę, ale powiem wam, że podjem potem Joli i wam powiem, jak to smakuje. Policzki w ogóle są epickie. Z kapustką. Jeszcze jakby na polowaniu. A mięso, takie kruche, miękkie. Rozpływa się w ustach. Ciekawe, swoją drogą ty na wołdamy spróbować. Skłamałbym, jeżeli powiedział, że najlepsze policzki było, jakie jadłem, bo może jeszcze lepsze, ale póki co naprawdę są debeściackie. Warto tu przyjechać do odpoczni, do samych policzków. Powiem wam tyle. Brak słów. Pycha. Spoglądaliśmy w kartę w ogóle w menu i warto też powiedzieć, że osoby, które nie jedzą mięsa, znajdą na pewno coś dla siebie. Są krewetki. Właśnie. Wegetarianie. Nie przejmujcie się. Na pewno też znajdziecie coś dla siebie. A my jesteśmy mięsożerni czy rybożerni, więc spróbujemy wszystko. Po prostu tak wyszło, że naprawdę pycha. Polecam. Moje policzki. Mięso takie miękkie, że naprawdę coś trzeba się w ustach. Rewelacja. Zostać trochę mięsa na dysku. Tak. I pięknie ustrojone, naprawdę. Nie wiem, czy lepiej jeść, czy patrzeć. Trudno stwierdzić. Specjalitet dla maison. Teraz krem dla krem, czyli deser. Wiecie, że zawsze podczas naszych recenzji, jeżeli jest taka opcja, wybieram co? Fondanty, brownie. Wiecie, jestem fanem brownie, więc uwaga, zaczynamy. Już nawet nie muszę recenzować, już wiem, że po prostu brownie jest rewelacyjne. Zobaczcie, rozpływa się, jest ciepłe, pachnące. Wow. Naprawdę. Taki brownie, jak powinno być. Jola, twoja kolej. Ja nie ukrywam, że jadąc tutaj do tego hotelu, wiedziałam, że na pewno sobie tutaj skosztujemy szarlotki z lodami. No i wygrałaś. No i była w karcie dań. Marzenia się spełniają, więc jak dziwne, poszło do szczęścia, zobaczcie. Miałam okazję tutaj zamówić sobie szarlotkę na gorąco z gałką lodu. Proszę zobaczyć, nigdy jeszcze takiej szarlotki na gorąco nie jadłam, ładnie podana. Mam nadzieję, że tak samo smakuje. Tak, wszyscy szczęśliwcy, których chcecie odrobinę szczęścia w tej rzeczywistości 3D,
przyjrzaj się do odpocznij, a na pewno szef kuchni zaspokoi Wasze wymagania kulinarne. I podniebienie. Tak, bo jest co próbować. No, rewelacja.
podróżniczym pozdrowieniem Rafał Maza. All rights reserved by Travel Bank.